Proszę Państwa, Andrzej Rosiewicz. Miał dzisiaj wystąpić Andrzej Rosiewicz. Niestety artysta za nie mógł. Nie będzie mógł wystąpić. Kasa zwróci Państwu wszystko. Oprócz pieniędzy za bilet. Tego się obawiam najbardziej, takie skąpe zebrawka, tak klap, klap, klap. Tak rudaka warszawiaka, witacie! Elvis, Elvis, Elvis! Elvis, Elvis! No widzicie, jak chcecie, to umiecie, tylko się nie staracie. Chcę znowu wyciągać te inicjatywy społeczne, ciągnąć do urn wyborczych. Z prochu powstałeś, a skończysz w urnie wyborczej. A dorobek tylu lat na estradach świata. A gratulacje z Moskwy. Za rozpad Związku Radzieckiego. Może to za to te prawka takie cienkie. Jak będzie tak cieniutko, to będzie króciutko. Później rozpoczęliśmy, wcześniej skończyliśmy. Tym niemniej witam Państwa wysoką obecność w naszych niskich progach. I rad jestem, że mogę występować tu, w tym malowniczym parku, tej miejscowej operze leśnej. W Kanadzie, najpiękniejszym kanadyjskim kraju ze wszystkich polskich krajów. Ależ te wichry rozwiewają mi pukle. Ładnemu zawsze wiatr w oczy. Pukle, nie pukle. Nie chciałem Państwu nic sugerować. Pomożecie? Co łaska plus wad? Ależ to piękna młoda dziewczyna, naprawdę. Taka piękna. Nie taka piękna, co? Rzucajcie papierki. Ja mam siatkę na motyle, ja to złapię. Weź od tatusia papierek, dziewczyna. Albo przynieś tatusia z portfelem. No, ciepło się zrobiło, zacznę się rozbierać. Uwaga! O, to jest sponsor, sponsor, sponsor! Chyba zacznę się rozbierać. Uwaga! Rozbieram się. Słyszę, że wielbicielki się ożywiły. Chcecie obejrzeć heban mego ciała? Na tle szmaragdowych wód Bałtyku? To dorzućcie potychu i się rozbieram. Proszę Państwa, ja głoszę taką teorię ze sceny, że my Polacy jesteśmy bardzo dowcipnym narodem. Jeżeli chodzi o poczucie humoru, ja nie wiem, czy jakiś naród na świecie nam może podskoczyć. Ja byłem na różnych kontynentach, w różnych międzynarodowych towarzystwach. Wszędzie byłem najśmieszniejszy. Zdzisiu i Jasiu bardzo lubili kierować swoje kloki do sklepu monopolowego. Weź tam do sklepu, stanęli przy ladzie, tak patrzą i mówią, jak tu pięknie. I Janek patrząc z ufnością w oczy Zdzisia mówi, Zdzisiu, jedną weźmiemy. A Maklakiewicz mówi, nie Janek, weź dwie. No Zdzisiu, ale kto to wypije? A Maklakiewicz mówi, a jak się stłucze?
No i Janek przyparty do muru przez dziś, a mówi: no dobra, Jesiu, dwie, ale na twoją odpowiedzialność. Podchodzi sprzedawczyni, mówi: skrzynka wódki, dwie oranżady. A teraz będzie piosenka Unii. Znacie bajkę Unii? Unii tam w tej Unii, to Unii se poradzą. Proszę Państwa, ja zwykle, ci co obserwują moją działalność Estradą od lat, zauważyli, że staram się wychwytywać pewne zdarzenia, osoby, postaci, jak ten Wincenty Kadłubek, to wszystko prawdziwie opisywać. No i teraz takie wyzwanie, Unia Europejska. Coś o tej Unii by trzeba napisać, ale co? Wspomniałem sobie hasła rewolucji francuskiej. Liberté, fraternité, égalité. Wolność, braterstwo, równość. W moich refrenach jest liberté, fraternité, no i żeby jeszcze to égalité. Rozumite? O! Wieś tańczy, śpiewa, czyli wchodzimy do Unii. Czekałaś na nas, Europo, czekałaś. A za trzepocie czerwono-białe, bo przecież było tyle powodów wśród innych narodów, żeby wypełnić przodków wolę, by się spełniły marzenia pokoleń, a z nich największe i święte to jedno: o wolność i niepodległość. Nie mógł nadziwić się świat cały, gdy książę gdański Leszek Biały, największy terrorysta świata, steroryzował wielkiego brata. On historyczną okrył się sławą, kiedy na ramion wielkiego brata, na oczach oniemiałego świata, wyrwał bezkrwawo. Czekałaś, Europo, na swego syna, rozśpiewanego Evergreena, co przecież zawsze był twoim synem, Evergreenem. Czekałaś przecież na swe dzieci, co przyjdzie w muszce i w berecie, i cały świat niech ci zazdrości twej macierzyńskiej, twej radości goście. Czekałaś na nas, Europo, czekałaś, a za trzepocie czerwono-biała, bo przecież było tyle powodów wśród innych narodów, żeby wypełnić przodków wolę, by się spełniły marzenia pokoleń, a z nich największe i święte to jedno: o wolność i niepodległość. Sztandary wprowadzić. I żeby jeszcze egalite, egalite bez nadrówności dla wszystkich gości. Egalite, ostatni występ zespołu Ich Troje. A ta blondyna to jest mandaryna. A ja się nazywam Wiśniewski i jestem po operacji plastycznej. Udana? No kochani, uroda kosztuje. Przychodzi Wiśniewski do psychiatry. Dobre? A psychiatra mówi: no nareszcie. Także to była piosenka Unia, a teraz będzie krótki komentarz. Jakieś 4 lata temu występowałem dla naszych rodaków w Austrii i w Niemczech. Rozmawialiśmy o Unii Europejskiej, a zwłaszcza o nowej walucie, którą tam wprowadzili, euro. Po niemiecku to jest euro. Oni się skarżyli, że jak wprowadzili euro, to się zaczęło teuro. Czy drogo, drogo. Podobno pensje w Niemczech przeliczyli marki 1 do 2, a
towary, jak były w markach, to zostały w euro. Także ja się boję, że jak przyjedziecie, jak u nas prowadzą w Polsce euro, przyjedziecie do Polski, przyjedzie facet, pójdzie do sklepu mięsnego i powie: poproszę 5 deko wołowinki. A sprzedawcy na co? Dlatego pan tylko 5 deko bierze. A on mówi: no pójdę do warzywniaka, kupię sobie brukselkę, zrobię sobie gołąbki. A wiecie dlaczego z Polski wszystkie pszczoły poleciały do Brukseli? Bo poczuły lipę. Także jak to bywa z Unią, i dobrze i źle. Podróże łatwiej, teraz już jedna rodzina narodów Europy. Ja co prawda ciągle mam kłopoty z wyjazdem. Kiedyś nie mogłem dostać paszportu, wizy, a teraz na granicy celnik na mnie patrzy i mówi: proszę pana, nie wolno wywozić zabytków polskiej kultury. Podobno jakaś wycieczka pojechała Polska do Egiptu, zwiedzali piramidy, no i mumię Ramzesa, patrzą mumia Ramzesa i mumia wstaje i pyta się: czy Rosiewicz to jeszcze śpiewa? Także i dobrze, i źle. O, a gorzej z Unią, ponieważ takie zakazy, Unia na to pozwoli, tu zakaże, tu tak, tu nie. Podobno bigos zakazany już. Także najedźcie się tu bigosu, zanim przyjdziecie do Polski. Także te zakazy, nakazy. Najlepiej to oddaje ta historyjka. Zwierzęta chciały w Polsce na polanie postawić sobie szałas. No kiedyś się stawiało szałas i szałas stał. A teraz trzeba pozwolenie od Unii Europejskiej. A zwierzęta mówią: kto by do tej Brukseli pojechał, żeby to pozwolenie załatwić? Może niedźwiedź, bo silny. Pojechał, nie załatwił. To może wiewiórka, bo sprytna. Pojechała, nie załatwił. To może lis, bo cwany. Pojechał, nie załatwił, jeszcze bez ogona wrócił. A osioł mówi: a może ja pojadę? Ona mówią: ty osioł głupi, uparty, co ty tam załatwisz? No ale uparł się i pojechał. Nie było go kilka godzin, wraca, wszystkie pozwolenia pozałatwiane. Ona mówi: jak ty to załatwiłeś? Przyszedłem do tego urzędu, otwieram jedne drzwi rodzina, drugie drzwi rodzina. Ja mówiłem, że my jesteśmy dowcipnym narodem, tak? No. I dlatego też a propos szkolnictwa i nowego programu. Przychodzi Jasiek z drugiej klasy do domu, zdejmuje tornister i mówi: tato, tata, jaki jest najwyższy szczyt Europy? Ojciec mówi: szczyt Europy. Tata, a najwyższy szczyt świata jaki? Ojciec: szczyt świata. Tata, a na rzeka, największa rzeka w Polsce to jaka jest? Rzeka w Polsce, rzeka. A matka mówi: Jasiek, nie męcz ojca, rozpracowany, zmęczony, zestresowany, wrócił, nie męcz go. A ojciec do matki mówi: a czego ty od chłopca chcesz? Jak nie będzie pytał, to nie będzie wiedział. Wiecie, dlaczego nie mamy w telewizji? Bo gdzie cię lubią, bywaj rzadko. No jeszcze jakieś inne, pomniejsze powody. A jednak tak ze 4 lata temu w drugim programie Telewizji Polskiej miał się odbyć taki show z moim udziałem, tak jak to kiedyś bywało, wiecie, te szaleństwa, wariactwa, orkiestry, balety, schody i tak dalej. Tak jak to powinno wyglądać. No niestety caryca drugiego programu, pani Nina Cyrieńciew, powiedziała wtedy: dziura budżetowa. Wszystko wpadło do dziury. Ja nie wpadłem, bo się wtedy złapałem belki finansowe. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie, jak będzie się żyć na świecie. Pytają mnie wszędzie, co będzie, gdy wejdzie w to trzecie już tysiąclecie. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie, czy dobro, czy zło zwycięży. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie, czy wszyscy poleci na księżyc. Jestem prorokiem, mam czoło wysokie, mam czoło
wysokie i każdy za osiwy. Prorokiej mądrości razem. Czoło wysokie i każdy za osiwy mojej proroczej mądrości. Ajajaja, arabiripapa. O czoło wysokie i każdy za osiwy mojej proroczej mądrości. Jeszcze raz, co będzie pokażę czas, czy kiedy sięgnie gwiazd. Everybody please, jeszcze raz, co będzie pokaże czas, czy kiedy sięgnie w gwiazd. Jeszcze raz. Teraz jest moje uczuć, to handluje, ten żyje. Jak się na mną bankę, słoninę, kaszankę. No ja rąbankę, kaszankę, golonkę, a wy napiję i napiję. Trzeba uważać z tym napiję, kochani, już nie tak napiję, jak kiedyś napiję. Już inaczej napiję. W Unii Europejskiej ze standardami napiję. Z umiarem, o! Chociaż niektórzy mówią, że picie z umiarem nie szkodzi w żadnych ilościach. Ja się kiedyś napiłem z umiarem. Umiar już nie mógł. Także trzeba uważać, jak do Polski przyjedziecie. Duże obostrzenia za kierownicą. Mówię, radarowcy szaleją. Podobno już łapią na hulajnogach. Także nie można, jak się kiedyś szalało w PRL-u. Pamiętacie, jak się szalało? Jak jechał facet wstawiony syrenką, zatrzymuje go milicja, mówi: panie kierowco, pił pan? A on mówi: co, panie władzo, to ja jestem samochodem? Albo jak jechał wstawiony kierowca syrenką i zatrzymuje go wstawiony milicja. Kierowca odkręca szybkę, a milicja tak stoi. A ilu was tam siedzi za kierownicą? A kierowca tak patrzy, a co wyście mnie tak osaczyli? A za chwilę, proszę państwa, najprzyjemniejsza część mojego dzisiejszego spektaklu. Krótka przerwa na pipi. Małolaty, będzie pipi. Bo panowie się skarżą, że ciśnienie rośnie. Także będzie pipi, chyba że wszyscy są w świeżych pampersach. To się nie musimy rozstawać. Ja chodzę uśmiechnięty. Zawsze mam sucho. Chociaż już nie wolno mi się tak często uśmiechać jak kiedyś. Skóra mi nie wraca. Niedawno nieopatrznie się rano uśmiechnąłem, to pół dnia chodziłem uśmiechnięty. Jeszcze drobne ogłoszenie, proszę państwa, po mojej prawej, państwa lewej stronie, tam gdzie siedzi różowa dama, otwieramy Kleingeschäft. Wyjdzie do państwa John Venture. Będzie można nabyć najnowsze płyty tak zwanego artysty, kompakt dyski, złote przeboje, moje. Totalna wyprzedaż całego mojego dorobku życia. O pirackich cenach. Podobno taniej niż na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. W międzyczasie tak zwany artysta je podpisywa autografy. Można sobie zdjęcie z artystą zrobić. Dotykać. Wszystko powyżej muchy. Chyba, że obrócicie mnie do góry nogami. Dziękuję za pierwszą część. Zapraszamy do naszych stołów. Dziękuję bardzo.
Przed państwem śpiewa, tańczy, śmieszy, wzrusza i nie kocha Busha. Zacząłem się uczyć najpiękniejszego języka świata. Хорошо? A potem uczyłem się po włosku w szkole muzycznej. Wojtek, po włosku. Pamiętam te włoskie słówka. Siostra. Co? Sorella. Brat. Bratello. Wiosna. Primavera. Fiat. Cinco, cinco. Przysmak. Salmonel. A teraz jakbyśmy się połączyli z Europą, to już nie wiem, jakiegoś się zacząć uczyć. Na wszelki wypadek wziąłem się za indiański. Byłem kiedyś ze szwagrem na filmie Tańczący z wilkami. Szwagier chciał się kroków nauczyć. I tam Indianie uczy jednego białego po indiańsku. Ja też biały, to się podłączyłem do tej lekcji. Pod koniec filmu byłem różowy. Już zacząłem kapować, o co Indianom chodzi i film się skończył. Ale parę słówek z kina ze szwagrem już wynieśli. Wracaliśmy do domu, myśmy sobie powtarzali tylko tanka, tanka. Szwagier nie wytrzymał, mówi szklanka. A tanka po indiańsku jest wilk, tanka. A bizon jest tatanka. A jak młody bizon siedzi na łące, wącha kwiatek, to jest sasanka. A jak złapiemy bizona, obedrzemy ze skóry i doszyjemy rękawy, to jest katanka. Widzę, że po indiańsku też kapujecie. Także ważne języki obce, ale jakże ważny język ojczysty. Czysty język ojczysty. Rodacy, ojczyzna polszczyzna. A jednak czasem wyskakuje na scenę w szlafroku amerykańskim. Z gwiazdą na czole. W związku z tym chciałem złożyć krótkie wyjaśnienie. Podobno chyba ten huragan Andrew nadchodzi. Co przyjadę, to huragan, bo ja jestem Andrew. No więc tak, chciałem wyjaśnić to. Podobno prezydent Bill Clinton przed pierwszą wizytą w Polsce zadzwonił do naszego prezydenta Lecha Wałęsy i mówi tak. Panie prezydencie, pragnę pana poinformować, że muszę nieco opóźnić swój przyjazd do Polski, bo zacząłem się uczyć języka polskiego. A to taki trudny język. A nasz prezydent na to, pan mnie to mówi? Badaczy polarnych u Czesia i u Alinki. I my ze Szczesiem popijamy, a Alinka coś robi w kuchni. I Czesiu mi mówi, że jak wilk morski chce kochać fokie, to on tym ogonem tak w lód wali. A w tym momencie wychodzi Alinka z kuchni, mówi, Czesiu, chciałeś coś ode mnie? Ja proszę personę na scenę, chcę coś mieć. Pięknie, że nie da mieć. To jest ruch, nie poda mej. Przygadam, zaraz śpiewa, dajcie. A jest. Alec, pani pięknie schudła, no cudownie, nie ma co śmieć. Piękniejszy niż mieć, co jeden uśmiech, ona we Chicago, Paris, Krim. Dziękuję państwu za ciepłą, szczerą, serdeczną, wzajemnego zrozumienia i całkowitej zgodności poglądów. Bye.
uwagi, Grzesiu. Refreny gramy przez dalej, nie przerywaj pan, no patrz. Podobasz mi się, ale potem, Największe braki mają polskie chłopaki. I to jest prawda, to jest fakt. Nie ma tekstu, tu jest gra. I chyba w całym świecie bardziej by brakowali, by znajdziecie. Ale tych wszystkich zebrałbym i wysłałbym na dny. Południowe Kaszuby! Tam na polu stoi krowa, cierpi, bo już pełna mleka. Ej, to nie Maciowa, roku wiedzie dyskotek. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy, radarowcy. Niebieska czapeczka, żywotny pałeczka. Życie takie zna przypadki, jadą sobie za rogatki. Staną sobie tych szubara, chodźcie dziura jakaś para. Jeśli już robię, nie, wszystko rejestruje. Szybkie przekroczenia, trzech i śpiewy. Pa, pa, ra, pa. Sobie raz księgowy robotnikom wniósł wypłatę, chociaż pracy był zorowy, też przekroczył mały świat, już to mają chłopcy, chłopcy radarowcy, więc zapłacił 300, bo to była 300. Na stare pieniędzy jeszcze jechał sobie, powiem szczerze, po morowie na rowerze, mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry, za zakręt ustawił, rower mu zabrali, chłopcy już się cieszą, żołnierz idzie. Zawsze z defiladowego miałem piątkę, samymi nóżmi kocham. Jak mnie pan pułkownik weźmie do NATO, dostanę szorstkę. Jechał sobie autobrowy, młody, śliczny, dzielnicowy. Na motorze w desabilu, na wycieczkę po cywilu. Też to mają chłopcy, chłopcy radarowcy. Do szczegli postawa, zapłacił górala. Na stary pieniędzy czeka. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przybierańcy. Czas by już na finał, błęda się zaczyna, a więcej się wieńców równie o oryginna. I proszę bardzo, tańce narodowe polskie, tak zwane połupce, porębiańska, proszę bardzo, porębiańska. I moje własne, o. Jeszcze się nasuwa, błędny wariant drugi. Kupię se lizaka, szybko spadzę długi. Za owację, dziękujemy za owację. Całujemy piękne damy. I do Polski zapraszamy, dziękuję bardzo. Thank you.
czeka na każdy prosty gest, nie mówiąc ci nic. Nie przyjmij ode mnie, proszę cię, tę białą różę. Ja jednak dam ci to, co nikt nie może ci dać. Nie przyjmij ode mnie, proszę cię, tę białą różę. Ja jednak dam ci to, co nikt nie może ci dać. Nie przyjmij ode mnie, proszę cię, tę białą różę.